tych lepszych ogólnie mobów. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ferytus, a to jest Minecraft na modach futerkowy survival. Jak widać, mam miecz w dłoni. Co dzisiaj będziemy robić? Będziemy w pogoni walczyć z potworami. Będziemy z potworami walczyć w pogoni, mam miecz w dłoni. Okej, uciekamy. No, i ogólnie pisaliście też, pisaliście portal, żebym sobie zostawił ten maze, żeby sobie to posadzić. Jak widać, muszę zapytać villager lidera o to, jak się to sadzi czy coś. No, także niestety nie mogę tego, że tak powiem, posadzić i zrobić sobie jedzenie. Dlatego będę musiał sobie jakąś farmę długo ogarnąć. Ogólnie nie nowy hełm, tylko stary. Dzisiaj będziemy walczyć, tak. I co? Tutaj. Czekajcie, waypointy, skaszę. Jakieś waypointy. Cześć, łowanku, cześć. Tutaj próbowałem zrobić po prostu tu wcześniej były podłoga i tutaj bawanki sobie chodzi, jednakże one nie generują śniegu na takim biomach. Kurde, co tak wyją oni. Zresztą miałem tutaj Battlera obok siebie. No i nie chciały po prostu narobić śniegu, no bo to jest zły biom, czy biom. No i po prostu to zniszczyłem i zostawiłem taki pokoik. Tutaj jak widać będzie, znaczy tu potem będzie grinder, wejście do grindera. Także magazyn, tak wygląda. Mamy tu drewno. Ja sobie tu i oraz drewniane tam itemki, ale nie chciałem się rozpisywać. Tutaj to samo, kamieni oraz kamienne tam itemki, z kamienia zrobione. Ziemia, żwir, piasek i inne. Tutaj mam ziemi dużo. Mogę sobie tu już to rozdać. Tutaj mam jedzenie, także jedzenie się nam przyda na pewno. To możemy sobie tu dać, chociaż nie do końca. To możemy sobie dać i roślinne. To możemy sobie dać do roślin, ponieważ tego się nie da zjeść. Jeszcze do piasku, żwiru i inne. Damy to. Kamień, no to endstone, no to stone, no to też jest kamień, tak naprawdę. Tutaj mam cenne przedmioty, także jeśli takie posiadam, to sobie mogę zawsze tu schować. Tutaj z potworków, czyli takie mniej więcej. Rzadkie przedmioty to raczej nie mam na razie. Tutaj czerwony proszek itp. itp. Dobra. Zbroje i narzędzia. Tu sobie mogę schować wszystko. Ten miecz wypadł mi z ten ze smite'em z zombiaka. Także wezmę sobie ten mieczyk, ten na zapas. Pochodnie mam, jedzenie mam. Chyba dzień się zrobił, tak? Tutaj mamy z modów różne przedmioty, a tutaj nie tam. No. Netherin może dopiszę tam później inne wymiary, ale będę miał taką modyfikację. Dobra, możemy sobie to ułożyć. Zrobić sobie. Ale giną tam. Ło! Możemy sobie zajść. Możemy sobie. Czekajcie, te bawanki mnie straszą. Trolle jedne. Wziąć ten patyk, który nam się nie przyda, bo tutaj miałem. O, siekierkę. Idziemy po patyki. Aha, no i tak, mam tu 3T. Jeszcze tu gdzieś miałem bodajże. Chciałem sobie zrobić jeszcze jakieś budki. Aha, ja przerobiłem to na budki. Okej. Okay. Wezmę sobie to. Zrobimy sobie jeszcze pochodnie. Chyba, że mam gdzieś tu. Nie mam. Okej. Okay. I tak, wiecie co? Ostatnio jak sobie to budowałem, no nie? To znowu coś za oknem, nie wiem co to za maszyna. U mnie padało. I patrzcie co odkryłem. Otóż podmokły teren. Tak, on jest do końca, jak widać. Mogę tutaj zniszczyć? Tak. Jak widać tylko tyle. Poprzez deszcz. Jak to zniszczy, to po prostu wypada dirt. Myślałem, kurczę, woda, nie? Zauważyłem, że to jest taka jakaś, wiecie, dziwna woda. Więc sobie tu posadziłem, chciałem sobie tu posadzić nasionka, no nie? I właśnie okazało się, że tu nie mogę po prostu rzeczy sadzić. Nie wiem, czy to się da z wiaderka zbierać. Więc to jest dosyć ciekawe. Aha, no i ogólnie ogarnąłem, że z nasionek. Teraz zobaczycie zresztą. Ten podmokły teren. To jest naprawdę ciekawe. Oj, chciało tak ciekawe, zobaczcie, zalaga. Ogólnie
wypada od czasu do czasu jakieś tam fragmenty czaszek. To jest ciekawe, powiem wam. Nie wiem dlaczego z nasionek. Być może tam jakieś umarłe szkielety, no nie, i itp. Kiedyś i zostały fragmenty czaszek, tak dalej, i tak dalej. Dobra. Nie chciałbym sobie brać dużo tych itemków. Biorę tylko to. Zostawiam tu mięso. Chociaż wiecie co? Co ten bawanek? Mam ogólnie tutaj kawę, jakby ktoś nie wiedział co to jest za item. Mogę sobie jeszcze sprawdzić ogólnie czy to działa, czy mogę sobie zebrać to. Nie, ale dobra. Wezmę sobie wiaderko. Aha, i wodę sobie wezmę na wszelki wypadek. I dzisiaj zdobywamy, żeby nie było tak cały czas, że buduję. Tutaj będę musiał te deski, wiecie, przykryć. Żeby nie było, że cały czas buduję. Także dzisiaj będziemy sobie zdobywać grinder. Creeper. No, wybuchnij, wybuchnij. Rozwalić tam trochę. Lol. Ogólnie miałem to oświetlać. Ała. Cześć, pajączku. Pajak. Mam nadzieję, że będą jakieś fajne itemki. Spadaj. Cześć. Dobra, idź, 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 idź. Idź pan. Okej. Okay. Co to jest? Spider, okej. Okej, okay, bierzemy to. Jasne. Idę sobie to jeszcze odłożyć, żeby nie mieć tak zajęte ekwipunku. Ogólnie muszę tutaj dużo ogólnie. Przecież nie? Muszę ogólnie. Nie wiem co. Nie wiem co. Muszę tutaj sobie te płotki zamienić na coś innego, ponieważ pewnie myślicie, Ferry, tu masz magazyn, czemu z niego nie skorzystasz? Bog. Tam jak widzieliście. Czekajcie, bo zgubiłem tą rozmowę. To co. Zgubiłem to co mówiłem. Zgubiłem to co mówiłem. No, piasek to możemy dać. Surowce, jedzenie. Z mob. Z potworów? A z mobów? No okej, okay, zaliczmy to do potworów, ale raczej to nie jest, ale okej. Okay. Muszę sobie, o właśnie, to zamienić, te płotki, na jakieś normalne wyjście, ponieważ jak stoję przy płotku, a creeper jest przy płotku, to zawsze on wybuchnie. Okej. Okay. O nie, tam jest enchantowany pająk. Czekajcie, jeszcze na górze powinno być coś. Nie? Czy nie? Czy nie? A, jest, jest, to trzeba oświetlić też. Nie ma bata. Przydałoby się jeszcze więcej pochodni. Mam nadzieję, że tu, o, będzie. O, jest węgiel. Możemy sobie jeszcze wpaść. W razie czego, jak znajdę jakiegoś patyka, sobie go wezmę i przerobię na pochodnie. Okej, okay. Będziemy sobie tu stać przy wyjściu. Dobra, ten lepszy pająk. Pamiętajcie, że z tej właśnie z tych lepszych pajaków, tak, że ja tak mówię na pająki, pajaków, no nie spadać. Z tych lepszych ogólnie mobów. Rany. Ile znam? O, nice. Z tych lepszych mobów wypadają lepsze itemy. Czasami takie fiksowe, więc to się opłaca. Nie wiem, co z tamtego pajaka wypadło. O, pochodnie sobie mogę pozbierać. Okej, okay, misja. Oła, 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 oła. Jest. Spadaj, pajaku. Kurde, tutaj generalnie dominują pająki. Spawnery pająków. Pająków. Okej, okay, biorę to. No dobra, no wezmę. Chociaż mało, średnio się to płaca. O lol, małe pajaki. Uciekam, uciekam. Wiecie co, ja za ten czas, jak ja już tu jestem troszeczkę, wiecie, troszeczkę mało serduszek mam, to żeby się zregenerowały, to ja sobie pójdę zrobić więcej pochodni. Przydałyby się w ogóle snowmany, mi tam 4 pochodnie, 4 patyki, wezmę sobie zrobię i odłożę te itemki
Surowce to nie. Roślinne to to na pewno. To tu. To jest jedzenie, no trochę. No nie do końca, ale... Myślę, z potworów jeszcze to odłożymy. I do kamienia. Okej. Przejdziemy tym razem tędy. Iść tam pierwszy. O, ty zabiłeś mojego brosa. No co, ty się myślisz, że zabiłem twojego brosa? No ja się zemściłem, no. Jesteście słabe, pajaki. Zabiłyście mojego brosa, ten Snowmana. Czy tam pada? A nie wiem. Wiecie co? No pana. Skoro iż dała to tych oto mobów spawner się bardzo łatwo robi. Zrobimy sobie. Dlaczego łatwo się robi? Ponieważ modyfikacja mi się po prostu ze sobą, wiecie. Znaczy nie modyfikacja, zepsuł mi się po prostu Minecraft i jak robię łopatę, to tworzy się taki oto snowman. O. Także możemy sobie taki spawner postawić mniej więcej w jakimś normalnym miejscu. O lol. Ale pająków, kurde, będzie nici. O, szkielety też idę. O, je wzięło. Jakiś... Słyszę śnieżki. Ogólnie... Za dużo ogólnie. Jest, mam pumpkin seeds, więc będę mógł zrobić normalnie bałwanka. O nie, ukrył się. Gin. Smite jest na nieumarłych, także... Tutaj jeszcze mi się nie przyda, ponieważ szkieletów się mało spawnuje. Walczą ze sobą, także... Ja sobie to poświetlam za ten czas. Daj. Dobra, zginął. Jeszcze kilka poziomów. Nie wiem, czy wygram z bossem, tego, że do bossa się nie zamierzam wybierać. Nieco może później, jak będę miał więcej zbrojek. Wiecie co? Snowmany, wzywam was. Ale będzie. Ale hardcore situation. Okej, oni... Te całe bałwanki są takimi trochę tankami, bo wszyscy się na nie rzucają. Bo one zaczepiają te moby. I to jest takie... mam zbrojkę, więc... Trochę lepiej. Okej. Cześć. No cześć. Zombiaczki są generalnie proste do pokonania. O, cześć pająk. Jakiś specjalny pająk. O, zbrojka opadła. Nice. Więc... Ła! Głupi pajak! Ale głupie pajaki. Świetlę sobie tak. What the? Czy tam jest boss na dole? Lol, ja go tak mogę bić. Gin. Ale czy to się nie zacznie rozwalać? Jak to jest taki... 8 diaksów, nice! Klej, cienki. Klej! Ale wiecie, łatwe do pokonania był. I teraz możemy otworzyć tą skrzynię, tak? Oh yeah! Nice! Wezmę sobie te spodnie. Bo są lepsze. Ale już po walce. Także po co zmieniać spodnie? O te pajaki, one się jeszcze spawnują. W ogóle po co tutaj... Ała. Dzięki. Dobra, ludziska. W następnym odcinku myślę, że zaczniemy robić ten grinder. Tu wziąłem wszystko.
Tu nic nie ma. Ukryło się tu nic pod podłogą. marzenia. Chciałbym więcej trochę tego, ale boss nie był generalnie trudny do pokonania. Wystarczy sobie go jakoś fajnie. Tutaj będą już snowmany moi bodyguardi chodzić i zabijać. Znaczy oni nie zabijają, ale będą ogólnie zabijać te mopki. Znaczy bić. Także oni sobie tu będą chodzić po tych schodkach. Myślę, że dzisiaj bardzo ciekawy odcinek był. Zdobyliśmy tą wieżę. Tą wieżę uznaję jako zdobytą po prostu. I myślę, że w jakimś odcinku sobie zrobimy z tego grindel lub ekspiarkę. Nie wiem, co jest lepsze. Czy ekspiarka? Nie mam jeszcze nawet skóry jednej chyba. Chociaż tu mam coś, czekajcie, tu 7 skór tylko. Także no, nie wiem, czy to grinder zrobić, ale zawsze wiecie, jest jeszcze więcej battle towerów, więc możemy się zdecydować. Pierwsze może ekspiarkę zrobię. Więc to by było na tyle. Niska, ja to się nie zagłębiam. I piszcie, z czego chcecie kolejny odcinek. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć kochani, pa pa!